Klausa Strauss bardzo ładnie zgrał do Szeligi, Szeliga w kierunku Van der Bizena, no ale Słowacy tutaj dają sobie radę, na razie w defensywie jeszcze uderzenie Szeligi, broni Libor Hrdnir Szeliga. Był tam Nikiel, ależ teraz przestrzelił Tamir Kalon, no miał zegara w pobliżu stadionu, na którym jest rozgrywany dzisiejszy sparring, więc ten czas będziemy musieli odmierzać ręcznie, ale teraz uwaga, szansa dla Słowaków, ładnie Paweł Masaryk podał do Tomasza Krbeczka, no i nieco leniwa atmosfera, Wojciech Kaczmarek leży sobie na tym, na bieżni, która otacza boisko. Oj, ależ teraz błąd Gąsińskiego minął, który również kosztowali sporo właściciela Krakowi, no i nie prezentują się póki co jakoś dobrze na tle tego słowackiego zespołu. Teraz Słowacy domagali się od gwizdania rzutu karnego, ich zdaniem Van der Bizen przyjmował piłkę ręką. Oj, wydawało się, że ta piłka wpadnie do bramki. Sroga kara dla naszego pomocnika, tymczasem rzut rożny, Szeliga, ostro bita piłka na pierwszy słupek, no i teraz jest doskonała okazja do kontrataku dla Słowaków, bo tam zapędziło się sporo pasiaków w pole karne, ruszył z tą akcją Tomasz Dubek na prawo, znowu Dubek, mocne uderzenie i słupek, teraz ratuje Gąsińskiego po strzale Tomasza, oraz mamy tam Tomasza Dubka. To będziesz, oj, trochę nie zrozumie się chyba w tej sytuacji teraz, no ale jeszcze szansa na spalonym, jednak nieco inaczej przeżywają ten sparring trenerzy obu zespołów, tak jak mówiłem, Juri Szatałow gdzieś tam daleko, daleko w cieniu obok drzew przygląda. Uwaga, teraz Masaryk i tylko Andrzej Niedzielan na lesie nie doczekał. Teraz Nawoczyński fatalnie, prosto pod nogi Pawola Masaryka. Masaryk dalej strzał z dystansu, no i dobra interwencja. Kować tutaj jakieś kontuzji. Piłka na 40 metrze, może 35. Jest tam Mateusz Barczak, jest też i Szeliga. Mocny strzał Szeligi, aj! No i piłka przecia. No i teraz znowu blok z prawej strony, Masaryk, dobrze, przytomnie, przerzucenie ciężaru gry na lewą stronę, tutaj nie było nikogo, jest, to jest chyba Tomasz Dubek, strzał z dystansu, no i piłka, aut na Różenbroka na wysokości pola karnego Krakowi, znowu to jest chyba Tomasz Dubek, to jeden z aktywniejszych piłkarzy w drużynie słowackiej, Dubek przed pole karne, no i Masaryk, no i piłka tuż obok słupka przelatuje. Dawid Szmachaj na drugi słupek, to był Paweł Masaryk. No, już powinno być wszystko w porządku, mały problem techniczny, już szybko sobie z nim daliśmy radę. Nic się ciekawego na boisku nie wydarzyło w trakcie tej naszej krótkiej nieobecności. Wynik Wlacza oraz Wladimir Boliewicz. Kaczmarek, pewny chwyt piłki, no i ruszają znowu piłkarze Krakowi, jest Tamir Kalon, ładnie sobie minął teraz zawodnika słowackiego, Tamir Kalon teraz pociągany bez dwóch zdań przez Michałowych, wniosą nową jakość wspólnie z Tamirem Kalonem w grze do przodu Krakowi. Teraz Wojciech Kaczmarek rehabilituje się te poprzednie niedokładne wykopy, jest Andrzej Niedzielan, za krótko do Roka Strauss, ale Strauss dochodzi do piłki, Strauss, no i pierwsza interwencja.